Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, z uwagi na bardzo dużą ilość telefonów, które odbierałem również i w niedzielę czy sobotę, a to się zaczęło w piątek, chodzi o bardzo istotną sprawę związaną z wyborami. Bardzo dużo telefonów miałem właśnie od prominentów dwóch największych ugrupowań. Nieważne, kto to jest, ale ważne, po co dzwonią. Chodzi o to, aby druga RP poparła ich w nadchodzących wyborach, które będą 15 października. I powiem tak, głównie chodzi o Polonię. Jak się okazało, a to jest prawdą, Polonia wyzwania do nas, to są gigantyczne grupy, które proszą, abym jako prezydent drugiej RP wskazał, na którą z opcji politycznych należy zagłosować. Proszę Państwa, ale wróćmy wcześniej do tych, którzy wyzwaniają do prezydenta, wyzwaniają do innych osób, również drugie RP w tym temacie. O co chodzi? Chodzi o 10%, bo na dzień dzisiejszy praktycznie to jest równowaga między Platformą a PiS-em. Natomiast 10% to jest minimum, gdzie rzeczywiście jedno z tych ugrupowań może otrzymać poparcie, kiedy prezydent wyda odezwę do Polonii, jak również do wszystkich osób, które są z prezydentem w Polsce. Tego jest dużo, bo weźmy tylko 3 800 000 Polaków mieszkających za granicą. Weźmy nie więcej, bo więcej nie trzeba brać, jak w granicach 2 milionów tych obywateli, którzy są i mają dość tego, co się dzieje w Polsce. Proszę również, abym wskazał, na którą z tych organizacji mają głosować. Proszę Państwa, dlaczego tak się stało? Ja przypuszczałem, że to będzie, że to wystąpi znacznie wcześniej. Ale po ostatnich sondażach, które są, gdzie PiS ma 34%, Platforma ma 30%, no i te pozostałe ugrupowania, tak naprawdę to one się nie liczą, mają w granicach 9%. Natomiast języczkiem uwagi jest Polonia. I ci, którzy nie są zdecydowani, jest ich bardzo dużo, bo około 10 a 20% w Polsce. I oni również czekają na informację prezydenta Jana Potockiego, na którą opcję należy oddać swój głos. Jest to sytuacja w chwili obecnej patowa, ponieważ żadna z tych dużych ugrupowań politycznych nie jest w stanie samoczynnie rządzić. Nie jest w stanie. Wiemy, że niektóre organizacje, tak jak SLD, nie poprze ani Platformy, ani PiS-u, a więc odpada. Pozostają pozostałe dwie, trzy właściwie organizacje, które prawdopodobnie nie otrzymają więcej jak w granicach 5, może 6%. I stąd to się wzięło, że zaczęli liczyć słupki i wyszło im, że wybory się nie odbędą, ponieważ nie będzie można stworzyć rządu. I tutaj, moi drodzy Polacy, jest w tej chwili okienko dla nas. Dla nas. Ja oczywiście sam tego nie będę chciał poprzeć. Chciałbym również, abyście wy Państwo zabrali głos, czy popieramy którąś z tych organizacji. Ja myślę, że powinniśmy poprzeć, bo lepiej poprzeć i mieć jeden rząd, jednej partii, aniżeli zbieraninę, bo wiemy, że to zazwyczaj się źle kończy. Natomiast
którą z tych organizacji, to chciałbym, żebyście Państwo pisali w komentarzach. Z tego wynika, z czym się spotkałem w ostatnich kilku dniach, aby ustosunkować się do poparcia. Oczywiście ja mam jedną z tych organizacji, którą chciałbym poprzeć, ale tutaj się coś takiego wydarzyło, że obie te organizacje partyjne chcą rozmawiać. Będziemy rozmawiać, bo nie można powiedzieć, że nie. Trzeba rozmawiać i to koniecznie, ale zanim do tego dojdzie, to spójrzmy na matematykę. Powiedzmy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 30%. Platforma 30%. I te pozostałe partyjki, które są, nie wiadomo, kogo będą chciały poprzeć. Wiemy, że pójdą za Platformą. Być może. Chociaż jest tam olbrzymi rozłam. To już widać ewidentnie, trzeba tutaj sięgać do czegokolwiek. Natomiast powiedzmy, że w poparciu naszym, drugiej RP, nasz elektorat zdobyłby co najmniej 10% poparcia, a jest to możliwe, bo jest to możliwe nawet w samym tym, co są nie przekonani do żadnej z tych organizacji partyjnych, to mamy jeszcze odsiecz potężną w Polonii. Ja mówię 3 800 000, tak naprawdę jest znacznie więcej. I to w najgorszym wypadku da, w najgorszym wypadku 10%, a zatem 40%. I przy tych 40% każda z tych dwóch partii może działać indywidualnie. Może działać. Szkoda, że tak późno. Bardzo wiele pytań było, dlaczego druga RP nie przystąpiła do wyborów. Ja Państwu odpowiem. Teraz można odpowiedzieć już, ponieważ wiedziałem, że żadna z tych partii nie zbierze tylu chętnych w głosowaniach, aby samoczynnie mogła pracować, stworzyć rząd. To się w tej chwili potwierdza, bo nawet sami ci politycy, którzy dzwonią i pytają się, czy jest możliwe, żebyśmy poparli jedną lub drugą organizację, ja oczywiście nie odpowiadam na te pytania, którą, bo trzeba rozmawiać z obuma organizacjami. Tak postępuje prawdziwy dyplomata. Tym bardziej, że zobaczcie, co się dzieje w Izraelu. To wszystko ma powiązania polityczne. Nie mówię o Ukrainie, bo o Ukrainie nawet nie ma co mówić. Z uwagi na to, że nie wiadomo, co tam będzie. Tam nad tym panuje prezydent Rosji, który się dogadał już ze Stanami Zjednoczonymi i Niemcami, ale nie tylko, bo jeszcze inne państwa również. Tamta wojna się wkrótce zakończy. Zakończy się. Natomiast jest kolejna wojna w Izraelu. I tutaj może być bardzo źle, ale musicie Państwo wiedzieć, że każdy walczy o swoje. I słusznie. Organizacja Hamas jest organizacją potężną. Zobaczcie, zbombardowali Izrael. Ja się pytam, gdzie jest armia izraelska, która jest jedną z najlepiej ponoć wyszkolonych na świecie. Dlaczego nie ta tarcza obronna izraelska nie zadziałała? Mówi się, że tam jest około 1000, może więcej trupów. I rakiety nadal spadają. Ale to jest związane zupełnie z czymś innym. My to zostawmy, bo to nie nasza sprawa. Nie będziemy w to ignorować w żadnym wypadku. Niech się wybijają nawzajem. My dzisiaj mamy wybory i dziś musimy zdecydować się,
którą z organizacji poprzemy. Ja w dniu jutrzejszym powiem po spotkaniach w drugiej połowie dnia, kogo należy wesprzeć. Ale to nie na takiej zasadzie, że przyszedł Murzyn, zrobił swoje i poszedł. Nie. Bo każda z tych organizacji musi coś nam w zamian dać. Tak, proszę Państwa. Musi coś nam w zamian dać. A proszę mi wierzyć, że nie mają innej możliwości w chwili obecnej. Bo sami są pod bramką. Do tej bramki nie wejdą. Bo nie ma i nie będzie miejsca. Owszem, niech mają po 30%, tak jak powiedziałem. Te wszystkie inne partie musiałyby się połączyć. To jest niewykonalne, bo pamiętajcie, że w tych partiach innych są również ludzie jednej z największych partii. I oni są po to tam wprowadzeni, żeby to była tak zwana odsiecz. I o to chodzi, ale Platforma sobie na to nie może pozwolić w żadnym wypadku, bo wypadnie z gry. Całkowicie z gry wypadnie. Potrzebna jest im druga taka organizacja, właśnie jak my Słowianie, my rdzenna ludność, gdzie możemy odegrać czołową rolę. Czołową rolę w tych wyborach. Czekamy na propozycje, to jak powiedziałem, dwóch największych partii. A proszę mi wierzyć, że są to osoby znane z mediów, znane ze stanowisk. Jedni mieli, drudzy mają. I chcą. To nie my idziemy do nich, to oni przyszli do nas. To jest ta różnica. A tak jak powiedziałem wcześniej, dobry dyplomata musi rozważyć, co jest na korzyść drugiej RP, co jest na szkodę narodu polskiego, a wiele spraw przemawia za zdrowym rozsądkiem. Ale powtarzam jeszcze raz. Chcę, abyście w komentarzach pisali na ten temat, wypowiadali się, zajmowali stanowisko, bo to też od was zależy. Od was zależy. To, że Polonie do mnie wyzwaniają i zadają te pytania, ja odpowiadam w sposób dyplomatyczny. Poczekajmy jeszcze kilka dni. Zobaczymy, co się wydarzy. No i wydarzyło się. Wydarzyło się i te właśnie dwie największe organizacje zabiegają o nasze poparcie. Po cóż nam było iść na wybory, skoro dzisiaj możemy ugrać więcej jak w wyborach? Bo 10% ja mówię, a może być i 15%. A zatem, Szanowni Państwo, to wszystko jest też w Waszych rękach. Nie w moich, ale w Waszych rękach. Możemy ugrać znacznie więcej, jakbyśmy weszli do parlamentu. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli poprzemy jedną z tych partii, zażądamy odpowiednich stanowisk. Niestety, proszę Państwa, na tym polega biznes polityczny. Biznes w cudzysłowie. Ale my, naród polski, naród słowiański, jesteśmy jedynym narodem rdzennym. Tak. Jedynym narodem rdzennym i to do nas będzie należało ukształtowanie tego rządu i tego, co będzie dalej się działo w Polsce. A zatem my nie możemy spokojnie przejść koło czegoś, co dotyczy nas bezpośrednio. Stąd apel do społeczeństwa. Piszcie, dzwońcie, piszcie komentarze, rozsyłajcie wszędzie, gdzie się tylko da. Dzisiaj nagramy jeszcze jeden film w drugiej połowie dnia, ponieważ musimy nagrać, musimy to nagłośnić bardzo. Nie wychodzi, nie jest tak, że media te społecznościowe do nas się nie zwrócą.
jeżeli chodzi o to poparcie. Wiem, że takie zamiary mają, zwłaszcza TVN. Natomiast na razie nie mam oddźwięku z telewizji TVP1 czy TVP Info. Czekam na propozycje tych dwóch partii. Usiądziemy do stołu i porozmawiamy. Bo dzisiaj to wszystko jest w rękach tak naprawdę suwerenów II Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, może na tyle, na tą chwilę. Ujawniłem to z racji tego, że sytuacja mnie zmusiła. To jak powiedziałem na samym początku, ważne, bardzo ważne osobistości chcą zacząć się układać, chodzi o poparcie. Proszę to dokładnie zrozumieć. Ja rozumiem, że nie mówię tak, jak powinienem powiedzieć, za tą czy za tamtą. Nie, bo to jest gra polityczna o najwyższe stanowiska w Polsce. Ja myślę, że tutaj dzięki wam, czyli nie prezydenta, nie prezydentowi dzięki, ale wam, waszej mądrości, stabilności i racji bytu, wy zdecydujecie. A prezydent zawrze porozumienie z daną organizacją. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jeszcze w dniu dzisiejszym.